Moi drodzy widzowie, stało się. Stało się to, co miało się nigdy nie wydarzyć. Przynajmniej przez najbliższe pół roku. Nie wiem, czy wiecie, ale nieoficjalnie próbowałem jako pierwszy w Polsce wbić tysięczną passę w grze Squadbusters. Ale niestety, passa została przerwana. I w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak do tego doszło. Więc zostawcie dla mnie łapkę w górę pocieszenia. Ostatni sezon dobiegł końca, więc zacznijmy kontynuowanie naszej nowej passy, zaczynając od kupna nowego karnetu. Sezon klejnotów dobiegł końca, odbierz wszystkie nagrody, rozpocznij nowy sezon. Odbieramy! A więc tak, moi drodzy, impreza na plaży, tak nazywa się nowy sezon, który potrwa przez 43 dni i 12 godzin. Zobaczmy, co czeka nas na samym końcu, co jest do odblokowania. O proszę! Na samym końcu karnetu mamy do odblokowania wakacyjnego barbarzyńcę i oczywiście nową mega jednostkę Król Kurortu Royal. Więc kupujemy pierw super karnet za 59,99. Ale standardowo, zanim to zrobimy, wpiszmy do sklepu kod Farel. Wy też nie zapominajcie o kodziku. Dziękuję każdemu za wsparcie i kupujemy. Zakup pomyślnie sfinalizowany i mamy to. Zbierz super nagrody, klikamy. No to teraz, moi drodzy, opowiem wam, jak do tego doszło, że straciłem swoją 244 passę. Passę, którą zbierałem od samego początku, od kiedy grałem w grę Squadbusters. I wydałem na to, no, dosyć sporo pieniążków, bo myślę, że jakieś 400 zł na samego golda. I ta porażka miała miejsce 18 godzin temu i 33 minuty. Siedziałem razem z Łukim na dworze koło godziny 23, bo cały dzień grzało, aż w końcu się ochłodziło. Wyszliśmy na dwór, usiedliśmy pod markizą i Łuki mówi: dawaj, zagramy sobie w Squadbusters, trzeba skrzyneczki rozegrać. Mówię: no dobra, spoko, pomysł, nie ma problemu. No i zagraliśmy 3 mecze. Pierwszy mecz wygrałem, drugi i trzeci niestety przegrałem, musiałem dokupować passę. No i przy drugim dokupywaniu passy, wyobraźcie sobie, że jakimś cudem straciłem łączność internetu. Pomimo tego, że miałem Wi-Fi oraz włączony pakiet, opcja do kupienia passy zniknęła. Mogłem tylko i wyłącznie otworzyć skrzynkę. Zazwyczaj kupujemy pierw passę, dopiero otwieramy skrzynię. Tutaj do kupienia passy nie miałem możliwości, ponieważ ekran mi się skipnął. Został pominięty i nie mogłem dokupić za 5000 golda passy. I byłem mega, może nie smutny, ale byłem mega rozczarowany tą sytuacją. Dlatego mój ostatni mecz wygląda tak, jak wygląda, że wszedłem do gry, od razu padłem, żeby zobaczyć, czy mogę tą passę kupić. Miałem odblokowaną tylko jednostkę Colta. No i niestety passa przepadła. Zrage quitowałem, wyłączyłem gierkę i od tamtej pory nie grałem. No ale mamy teraz nowy sezon i się zastanawiam. Dajcie znać w komentarzu, co mam zrobić. Czy dalej zbierać tą passę i dobyć tysięczną jako pierwszy w Polsce, czy dać sobie spokój, bo to i tak nie ma żadnego większego znaczenia, tylko w moim profilu to wygląda fajnie, że passa 244 została osiągnięta. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, a najlepiej zostawcie łapeczki w górę. 5000 łapek i dobijamy do tysięcznej passy. A jeżeli będzie mniej, no to będzie wyraźny znak, że szkoda zachodu. Nie stresuj się, Farel, gierką i lecimy do przodu. No dobra, moi drodzy, sprawdźmy, co słychać w nowym sezonie. Mamy sklep, w sklepie do kupienia jest gold, którego nie będę kupował, bo nie potrzebuję na chwilę aż tyle. Karnecik kupiony, gramy! Pierwszy mecz w nowym sezonie. Wyspa inwazji i mamy złote buty. No zobaczymy. Zobaczymy, czy teraz też nie będę miał możliwości kupienia passy, o ile przegram, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Dobra, lecimy od razu z Gregiem. Ostatnio dosyć sporo jednostek sobie ulepszyłem, bo dużo pograłem na weekend. No i tak niefartownie przegrać, no nic nie zrobimy niestety. Dobra, bierzemy kolejnego Grega. No to może handlarza do tego, skoro Greg i handlarz to dobre duo, żeby nadrobić szybko golda. Tutaj nie potrzebujemy Hograidera nawet do ekipy, ponieważ mamy złote buty wszędzie. Ice Wizarda też odblokowałem ostatnio, więc chciałem wam się też nim pochwalić. Goblin. Dawaj, dawaj, bo handlarz wyrzuci gemy. Super. No i lecimy dalej. Przydałby się kolejny handlarz. Goblin kolejny. Okej, może być. Poproszę, poproszę klejnoty. Tak jest. Jesteśmy pierwsi. To jest dobre combo. Goblin, handlarz i Greg na początek. Tylko potrzebujemy już powoli iść w jakieś jednostki ofensywne, bo jak zaraz ktoś wleci, tak jak właśnie wczoraj mi wleciał i mnie od razu dojedzie, bo ja poszedłem wtedy... Jakie postacie wziąłem na dzień dobry? Chyba Mavis i Grega. I też miałem przypał, bo wszystkie jednostki mi zbili i ledwo co udało mi się przeżyć. No ale finalnie i tak przegrałem, 7. miejsce wczoraj zająłem, więc lipa. Szkoda, że nie mam dla was tego nagranego, bo byście zobaczyli moją skwaszoną minę, rozczarowaną tym, że no niestety możliwość do kupienia passy mi przepadła. No ale trudno, lecimy dalej. Teraz postaram się dla was specjalnie wykręcić wina. W pierwszym sezonie, od razu jakby był pierwszy win, by było spoko loko. Zobaczymy, czy się uda. Na razie jesteśmy pierwsi. Hograider, niech będzie. Dobra, lecimy. Bierzemy to, Mavis'kę mu porobię. Klepa, jest szybka klepa. Dawaj, 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 dawaj.
Kurczę, ta Mavis jest dobra. Dobra, zetnijmy drzewo. Cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się, bo już mnie dojeżdża, dojeżdża mi handlarza, chce zbić. Dobra, Nita. Tutaj możemy się szybko rozwinąć. Hop, bo dużo jest drzewek. Kozacko, cyk, cyk. Tam już ktoś został wyjaśniony. Wizard, okej. Mamy też leczenie, więc będziemy mogli za chwileczkę komuś zrobić krzywdę. Na przykład temu chłopowi może. Leczenie. Jazda, 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 jazda. Gonię go, on wszystko wyrzuca, dobra. On ma mega shelly, nie będę ryzykował, nie będę ryzykował, weźmy kolejnego buta. Musimy szybciej pushować, a najlepiej jakbyśmy ścinali drzewa, których nie ma w pobliżu. Niepotrzebnie wziąłem Grega, zepsułem. Dobra, jest drzewo. Dawaj kolejne drzewo, cyk. Cyk, klejnoty. Dobra, ja się skupiam jednak na drzewach. Jest kolejne. Dobra, ktoś mnie leje, ktoś mnie leje, ktoś mnie leje, uciekam. Dobra, zbieramy tutaj, szybciutko gemy. Dawaj tą jednostkę, będę miał 40, jakiś battle healer się przyda. Dawaj, go, 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 battle healer, nie, wiedźma, może być. Dobra, robimy kogoś, widzowie. Jeszcze tu rozwalimy drzewo, tutaj wyrzućmy szkieletonki i wjeżdżamy w chłopa. O, do tego! Co ma Max? Dobra, go, 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 go! To jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje! Gonię go, gonię go. No dawaj, co? Buty się skończyły, nie wytrzymam! Jestem drugi, go, go, drzewo, drzewo! Handlarz, go! Drzewo! Drzewo, szybko, szybko, będę pierwszy? Nie, drugi jednak, no dobra. Ale pierwszy winek jest, nie najgorzej. I skrzyneczka. Kolcik, misja cotygodniowa, turbo zdobyte, karnet klejnotów. Są pierwsze nagrody, epicka skrzynia. Otwieramy opening, opening. Łyczka, może być. Do tego rozwinięcie dowolnej klasy, no i to mi się podoba. Kogo bym tutaj rozwinął? Na super trójkę możemy rozwinąć. Myślę, że czarodziej lodu mógłby być tak wysoko podniesiony, o ile się da, sprawdźmy. Tak, od razu rozwiń Ice Wizarda na trójkę. Dobre. Podnosimy i mamy to. O kurcze. Do tego oczywiście gold, pyk, bilecik za darmo i... Tulkuror tu Royal! Jaki kozak na ręczniczku. Przywołuje elitarnego rekruta. No mam nadzieję, że uda nam się zagrać tą jednostką. Królewskie duchy. Spoko tryb, tylko tutaj trzeba szybko zdobyć jednostek, które biją moby. Najlepiej w bopuś. No ale polecimy na razie Gregiem standardowo. Kolejne drzewko. Cyk, cyk. No i wjeżdżamy. Bo. Nie ma. Dobra. W takim razie kolejny Greg. Puszujemy Grega na trójkę. I nie ma. Mavis, może być. Dobra, zbieraj szybciutko marchewkę, wariatko. Potrzeba zaraz tutaj duchy wyjaśniać. Jest i bo, dobra, weźmiemy bo, żeby nam pomógł tutaj wybijać te jednostki. Tak zaraz przyjdą duchy od innych oponentów, to nie będzie tak kolorowo. Greg na fuzję, łatwo. Do tego bo. No i możemy teraz ścinać drzewa, szukamy drzew. Albo jeszcze nie, skrzynia jest kolejna do podniesienia. Mavis może być, już ją pikujemy do końca. Okej, jest przypał, uciekamy, 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 uciekamy. On ma ciężkich, on ma ciężkich, on ma ciężkich. Ten most szybko spalił tylko. Dobra, jest ciężko tutaj. Ścinamy drzewa, cyk, cyk, cyk. Dobra. O kurczę, ale duchów. Mavis, uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, tam działo. Chicken, chicken, no muszę zagrać kurczaka. Nie spodziewałem się tego, że będę grał kurczakiem w tym meczu. Musimy pójść w eko, jeszcze szybciej, jeszcze więcej jednostek. Bo póki co jesteśmy na liścia tak naprawdę. Jedna szelka w drużynie, dobra, bo jeszcze jakieś śmieszne. To jest średniawo. Bo, dobra, może być, ale mogłem wziąć też Hograidera. No dobra, trudno. Ale już w miarę powinniśmy tutaj bić jednostki, dobra. Kolejny bo, kolejny bo, kolejny bo, bomba. Jeszcze bomba na to wszystko, dobra. Chłop pada czy nie pada? Jest obity mocno! Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. Szał, 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 szarża. Uciekam, pomagam zabić te duchy, żeby one zblokowały tego chłopa. Let's go, let's go. Dawaj, 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 padajcie, padajcie, padajcie. Mam boje, jestem kozakiem teraz. Dobra, go, 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 go. Duchy jeszcze. On ma tego, tego, króla royala plażowego, dobra, cofamy, cofamy. Troszeczkę wywalczyłem przewagę, jeżeli chodzi o duchy. Dobra, szybko. Dobra, Ice Wizard może być. On będzie spowalniał inne jednostki. Dobra, go, 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 go. I wtedy moje duchy go dojadą ostro. Tak, chłopa, wjeżdżam, patrzcie na to. Jazda, po nim, po nim, po nim, po nim, po łysym. Dobra, porobiony. Dobra, jesteśmy pierwsi. Dobra, szybciutko tutaj, jeszcze Greg drzewo ścina. Jeszcze więcej klejnotów, jeszcze więcej klejnotów. I battle healer jest, nie ma. Archer Queen, tu jeszcze rzućmy armatkę, cyk. Jest, battle healer, może być.
Dobrze, póki co jest dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Przez chwilę było ciężko. Dwóch się na mnie sfokusowało, myślałem, że padnę. Dobra, kolejna skrzynia, battle healer może być. Mogę jeszcze wziąć medyka. Dobra, wjeżdżamy w chłopa. A co? Jazda. O kurczę, ile ma jednostek! Jednak nie, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Dobra, drugie miejsce. Całkiem nieźle. Przetrwaliśmy to, ale było ciężko. Jeden wyjaśniony, passa druga, kolejna skrzynka, otwieramy. Może coś ze skrzyni fajnego wypadnie. Uwaga! Hogrider razy 8, spoko loko. Księga, duchy zaliczone. Karnet, kolejny opening, duża skrzynia i uwaga! Dynamite i epicka skrzynia. Duża i... Wiedźma, okej! Okay. Tutaj jeszcze misje do zebrania. Możemy popodnosić postacie. Dynamite też rozwiniemy. Hogrider, cyk. No i mamy mega jednostkę. Tak wyglądają moje jednostki, które mam skolekcjonowane. Jeżeli chodzi o postacie, no to brakuje mi jeszcze Mortisa, Bee, Czołga, Max oraz Pana T. Wodna szarża oraz mega przeciążenie. No zobaczymy, jak nam pójdzie teraz. No to zacznijmy chyba od Hogridera. Cyk, cyk, cyk. No i co? Barbarian chyba. Będziemy szybcy i mocni. Barbarian King kolejny. Dobra, weźmy bombkę. Nasadzoneczki. Free gold. Łatwo. Kolejna skrzynia. Handlarz, no może być. Jest chłop, jest chłop, jest chłop. Wjeżdżam, 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 rozjeżdżam, uwaga. Mamy Hoga, to jesteśmy w stanie go porobić. Medyka mu tylko porób. Barbarian, barbarian, tak jest. Medyk, 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 bi. Nara. Dobra, dominacja. Łatwiutko. Lecimy teraz do przodu. Mamy kolejnego, kolejnego łapie. Jest już mój. Nawet zostaw tą skrzynkę, nie dotykaj jej. Dobra, raz, dwa. Barbarian. Zgnieciony. Kozak. Dobra, zaraz po niego wlecę, tylko wezmę jeszcze jedną jednostkę. Barbarian, King, ewolucja. Ale będzie mocno, patrzcie na to. Dwie bomby, leży. Leży, tak jest. Dobra, kolejnego barbarzyńca biorę. A co? Dobra, tutaj się tylko cofnę. Zanim w tego chłopa wjadę, biorę jeszcze kolejną skrzynię. Spokojnie, to jeszcze jest do ugrania. Tu możemy mocno popuszować w tym meczu. Kolejny barbarzyńca, dobra. Jest ewolucja. Dobra, wjeżdżam w niego. Dobra, biję. Albo nie, weźmiemy sobie jeszcze fuzję. Nietoperze, te kurcze przeszkadzają nam. Bo barbarzyńcy się na nich fokusują. Niedobrze, dobra, szarża. Dobra, dostał. Nice, nice, nice. Go, 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 go. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz, dobrze, trzeci frag. No i pięknie, to mi się podoba. Mamy tam kolejnego chłopa, już od razu lecę po skrzynkę i wjeżdżam w niego. Robimy rekord fragów. Hold. Okej, tu mamy jeszcze elitarne jednostki na spadochronach. One dają spoko golda. Dawaj, 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 dawaj. Potrzebuję na skrzyneczkę. SI-25 i... Bo, może być. Dobra, wjeżdżam w niego. Go, 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 go. Leży, leży. Leży. Ostatnia jednostka mu została. Albo i nie. Ma więcej elitarnych, co jest? Goń go! Czy mi zabił Hoga? Hoga mi porobił? Nie, mam Hoga. Dobra. Dobra, bierzemy to wszystko, zbieramy szybciutko. Kolejna skrzynia. Pograjder, kolejny. Jestem drugi póki co. Dobra. Medyk, medyk, medyk jakiś. Pograjder, fuzja. Kolejny bot. Okej, okay. Kolejna skrzynia. Okej, okay, cofaj, 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 bo jest przypał, za dużo ma jednostek, jednak go nie podjadę. Walczmy o te drugie, w takim razie. Leczenie na szybkości. Pierwszy. Dobra, tego mogę zgnieść. Szybko ładuj się, szybki bucie, dobra. Mrozimy, mrozimy chłopa. I wyjaśniamy. Tak jest, let's go! Do spodu, do spodu. Co będzie, to będzie, które to będzie, to będzie. Albo padnę, albo ja, albo on. Dobra, jeszcze jedna jednostka? Okej! Okay. Spoko meczyk! Trochę fragów i uwaga, drugie miejsce. Może być. Kolejna passa. I co ze skrzyni? No! El Primo tylko. Okej, okay. I mamy tutaj jeszcze nagrody jakieś. Pyk! I... Hograjder! Nie no, tęczowy Hograjder w okularach. To jest coś pięknego. I powiem wam, moi drodzy państwo, że to jest moja pierwsza skórka. Tak jest, moja pierwsza skórka do Hograjdera. Sprawdźmy, jak go wygląda. Zobaczcie, jaki kozaczek. Różowa świnka, różowy młotek, coś pięknego. Let's go. Nowy sezon zapowiada się naprawdę przekozacko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.